Tym razem nie znajdujemy się w zakładzie karnym, tylko znajdujemy się pod bramą główną cmentarza Rawickiego, na którym są pochowani zarówno nasi bliscy, znajomi, przyjaciele, rodziny, ale to miejsce wiąże się również z inną, bardziej tragiczną kwestią w historii Rawicza i państwa polskiego. Znajdują się tutaj groby osób pomordowanych w zakładzie karnym w latach II wojny światowej i okresu komunistycznego 1945-1956. Znajdujemy się przy pierwszym grobie Rawickiego cmentarza. Jest to grób rodziny Szerwędkę. Między innymi pochowany jest tutaj Józef Szerwędka, to jest jego tablica pamiątkowa. Jest to nauczyciel, był to nauczyciel w rawickich szkołach podstawowych, ale przede wszystkim był też nauczycielem w zakładzie karnym w Rawiczu w latach przed wybuchem II wojny światowej. Został zamordowany przez Niemców 24 września 1939 roku, po tym jak otwarł bramy więzienia, pomógł wydostać się więźniom politycznym i został na czas 1 września do 5 września takim nieformalnym naczelnikiem więzienia. Pilnował tego więzienia aż do wkroczenia 5 września 1939 roku niemieckich żołnierzy. Tam został przechwycony przez gestapo, poddany został torturom i jako jeden z pierwszych Rawiczan został rozstrzelany i pochowany w Sierakowie na nieistniejącym już cmentarzu. Stamtąd został później ekshumowany i pochowany tutaj właśnie w kwaterze rodzinnej. W czerwcu zeszłego roku rodzina dowiedziała się, znalazła wreszcie ten grób i z Warszawy, Krakowa i Gdańska przyjechali tutaj potomkowie rodziny Szerwędkę złożyć symboliczną wiązankę kwiatów oraz zapalić znicz. Byli też również w podziemiach Rawickiego zakładu, gdzie poznali historię tego miejsca. Pośmiertnie Józef Szerwędkę został odznaczony złotą odznaką zasłużony w pracy penitencjarnej.